No? Już poszło nagrywanie jak coś, nie? Mam nadzieję, że przycinać mi. No i dobra. Siema wszystkim, z tej strony Pony i dzisiaj będziemy przechodzić odcinek 17 w końcu. Tak, zanim zaczniecie pisać, że nagraj odcinek 18 i że wyszedł, tak wiem, że wyszedł, ale najpierw trzeba przejść 17, nie? Dzisiaj są ze mną, jest Nowak, czyli operator, to powiedzmy. Cześć. Jest Bizmut. Cześć. Jest Black Cat. Hejo. Jest Diva. Widzę, że pan operator się przyjął. Dobry wieczór. Jest Sono. Servus. No, także w takim składzie będziemy przechodzić. Zobaczymy, co się dzieje. No i co? Przechodzimy, nie? Klikaj. Odcinek 17. Ostatnia prosta. Już się boję. Po intensywnej chwili ze swoim flirtem, powrót do rzeczywistości nie jest prosty. Uda ci się oddać pracę magisterską na czas? Ale przede wszystkim, czy uda ci się w końcu skontaktować z Natanielem? Nataniel, nie? Nadgarstek. Dobra, zaczynamy. Stałam o świcie. Dzisiaj rano muszę ponownie przeczytać swoją pracę magisterską. Musimy jej oddać w tym tygodniu. Próbuję pozostać skoncentrowana na swoim celu, ale to skomplikowane. Nie mogę przestać myśleć o Pryi. Nasz wspólny weekend w kółko chodził mi po głowie. Spędziłam dwa najbardziej niesamowite dni w moim życiu. Nie wyszłyśmy z jej pokoju przez cały weekend. Bardzo cenzurowałeś ten odcinek? Wrzuciłam surowy. No. I tu cię zjadł? Nie. O dziwo nie. Znaczy, dałam plus 18, więc... Od tamtej pory często rozmawiamy przez SMS-y. Ciężko jest się spotkać, gdy wielkimi krokami zbliża się data złożenia prac magisterskich. Powrót do rzeczywistości był brutalny. Niestety, to nie była jedyna skomplikowana sprawa. Ale co to za gitara? To właśnie... Nie wiem w ogóle, co to jest za tło czarne. Takie. Dalej pamiętam swoją ostatnią rozmowę z Natanielem przed uczelnią. Mrok. To jest umysł Suśki. Pustka. Zachowywał się dziwnie. Mogłam się domyślić. To Amber mi o tym powiedziała. Często wracam myślami do tej chwili. Nigdy jej nie widziałam w takim stanie. Która? Was? Ja mogę. Pony, on. Amber, co tutaj robisz? Wszystko gra? Nie mogę. Padła przede mną na kolana, trzęsła się. Ramiona! Dobra, żyję. Coś mi się stało z Disem w ogóle. Coś mi dalej nagrywa. Żeby nie. Akurat zapałam się dziwa w moje ramiona. Cię zaapało. Rozumiem, że powstaną szybkie. Znaczy, i tak to będę musiała montować, bo już są dwie części tego, więc... Tak czy inaczej, będę musiała to montować. Niestety. Lepszy moment. No, mam nadzieję, że Discord będzie działać. Amber, chcesz, żebym zadzwoniła po pogotowie? Co się dzieje? Wyjechał. Co? Kto? Czekaj, Nataniel wyjechał? Nataniel już nie wróci. Co? Elo. I chwała mu. Elo. Spędziłyśmy sporą część nocy na rozmowie. Podobno zostawił jej klucze do swojego mieszkania, zanim wyjechał na dobre. Powiedział, że goście, którzy go zaatakowali, zabiją go, jeżeli nie opuści miasta. Już w jeden z WS zostawił, w zasadzie tylko czterech? Amber poszła do jego mieszkania, aby zabrać Śnieżkę. Tamtej pory nie była w stanie tam wrócić. Próbowała wiele razy, ale powiedziała, że to było zbyt bolesne. Pisałam wiele razy do Nataniela, ale moje wiadomości pozostawały bez odpowiedzi. Idę to wykrzyczeć, jak dobra. Spojrzałam na telefon i przejrzałam wszystkie SMS-y, które mu wysłałam, odkąd zniknął.
A to ja mam czytać. Nat, zadzwoń do mnie. Proszę, skontaktuj się z nami, a co? Proszę, skontaktuj się z nami, ze mną, albo z Amber. Gdybyś wiedział, w jakim stanie jest twoja siostra. Chcemy się tylko upewnić, że wszystko gra. Amber zastanawia się, czy nie skontaktować się z policją, a ja uważam, że powinna to zrobić. Nat, jestem twoją przyjaciółką! Martwię się! Daj mi przynajmniej znak życia. No i przy okazji twoją ex, także... Wszystkie były do siebie podobne. Prosiłam go i groziłam mu, ale dalej nie miałam żadnej odpowiedzi. Coś efekty specjalne? Pi, 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 pi. Dzięki. Alarm w moim telefonie, który informował mnie, że pierwszy wykład zaczyna się za 20 minut, wyrwał mnie z moich rozmyślań. Wkrótce oddaję swoją pracę magisterską. Mimo wszystko muszę pozostać skoncentrowana. Nie mogę teraz wszystkiego zawalić. Jak zawalisz? Już czuję. Umyłam zęby i skończyłam się przygotowywać. Zanim założyłam biżuterię, spojrzałam na magiczny amulet, który podarowała mi Chani. Muszę trochę poprawić ekran. O, tak. Pogłaskałam go. Wielka magiczna ochrona. Jedynym sposobem, aby się ochronić, było oddalenie Nata od mojego życia? Tak. Też prowadził niebezpieczne życie i z pewnością ryzykowałam, będąc jego przyjaciółką. Jestem głupia. Jakby ten amulet mógł być przynajmniej... Co? Jakby ten amulet mógł być przyczyną jego wyjazdu. Bzdura, Pony już dawno podjął swoją decyzję. Mimo wszystko schowałam go do ostatniej szuflady w łazience. Ostatnia szuflada. Idź na zajęcia. Konowak, wiesz gdzie iść. Pewnie nie. Pewnie nie. Pani? Pewnie blaknie. No, ty nadamigowałaś to. Cześć, dobrze spałaś? Może być. A ty? Kiepsko, stresuje mnie ten tydzień, jak pewnie wszystkich. Tak. Jesteś gotowa na zajęcia? Tak, a ty? Zostało mi jeszcze kilka nazwisk na mojej liście miejsc, do których muszę zadzwonić i którzy do mnie nie oddzwonili. Ja też, ale i tak dzisiaj nie musimy się jeszcze z tego rozliczać. Wydaje mi się, że mamy jeszcze trochę czasu. Tak, zastanawiam się... Tak, zastanawiam się, o czym będą te zajęcia. Chodźmy już. Zakończ dyskusję. No gdzie? A na którym wydziale masz zajęcia? Jest tylko jeden. Lip na szkołę. Divo, chcesz melanie? Jaki przykład. Nie, serio, bo moje gardziucho jest takie sobie. Moment, jaki głos by jej dać? Zazwyczaj się jej dawało jakiś wyższy chyba, nie? Jak ktoś dubbingował. Cześć! Wszystko gra? Tak, a u ciebie, Melanio? Dobra, ja mogę. Chciałam się z wami zobaczyć przed wykładem. Wszystko gra? Nie, musimy przestać kontaktować się z ludźmi z listy, którą wam dałam. No, dlaczego? To w ogóle lista. O co chodzi? Moja matka dowiedziała się, co robimy i stanowczo się temu sprzeciwia. Ale to dotyczy wszystkich... O, przepraszam. Czekaj, stop! Ale to dotyczy twoich studiów? To było zadanie od wykładowcy. Dlaczego? Nie? Nie zgadza się, abym używała jej notesu z adresami, jeżeli ja nie zgodzę się na jej wymagania dotyczące mojej przyszłości.
chwilę. No, już jak są sąsiad mi przycina, to was wtedy nie słychać, więc... Aha. Okej. No. Jakby mnie słychać, bo ja gadam do OBS-a, więc... OBS-a u siebie, żeby było to, co, o czym my tu gadamy w międzyczasie. Jeszcze raz. Mówię, że zastanawiam się, czy nie zacząć nagrywać z mojej perspektywy. Bo akurat kiedy znikasz, rodzą się ciekawe tematy. No to nagrywaj, jak ci komputer pociągnie, nie to są mi. Nie jestem pewna, czy chcę się tego dowiedzieć. O. A, tego się nie chcesz dowiedzieć. Jeśli zdecyduje się stanąć przeciwko mnie, to z łatwością może tego dokonać. Chwilę, to znaczy, że... To znaczy, że przerywamy całą procedurę i że jeżeli otrzymacie odpowiedź z któregoś z tych miejsc, musicie ją zignorować. Zresztą studenci weszli do amfiteatru. Jelenia nie miała czasu powiedzieć nic więcej. Jaka lista? O co chodzi? W poprzednim odcinku nic nie było wiadomo w żadnej liście. Musimy pójść na zajęcia, aby się nie spóźnić. Nie ma tak jak konstrukcja fabuły. No. Wyobraź sobie, jak ja się czuję, gdzie ja nie mam bladego pojęcia, co się dzieje w tej grze. I jakoś dziwnie satysfakcjonuje mnie to, że ludzie, którzy technicznie powinni być na bieżąco, też nic nie wiedzą. No ja jestem na bieżąco, ale wiesz. Jak nikt nic nie wie, to nie ma problemu. No. Czeski. Wszystkie cztery usiadłyśmy na końcu sali, praktycznie jedna obok drugiej. Jeleń poszła trochę dalej, do rzędu przed nami. Nad nami. Wow, jaka pełna sala. Po prostu czuję, jak w Melanii się gotuje. Obgryza paznokcie i nerwowo rusza nogami. Co ona miała na myśli, mówiąc, że trzeba przestać kontaktować się z osobami z listy, którą nam dał? W ogóle teraz odkryłam, że można było wróżkę spotkać, ale dobra, jak w jednym się jej nie spotka, to trudno. Bo miałam rozmowy otwarte, a nie solucje, więc super. Czekaj. Jest mele. Szukanie na stronie z tego. Na telefonie. Ej, te szepty są straszne. Jakie szaty? Jakie szepty? To wy ich nie słyszycie? Nie. Jesteś pewien, że one są nie tylko w twojej głowie. Nie, są w słuchawkach. Nach, Sono. Są u ciebie jakieś szepty, których my nie słyszymy. Nie. Okej, odpowiedź się podejdzie. Wiem, czemu nie ma, bo Sono zwykle je zagłusza. O Jezu. Odpowiedź A. To wydaje się dosyć jasne. Mi się. Nie możemy tak po prostu zmieniać swoich planów. To ważny projekt. Melanio, nie wiem nic więcej niż ty. Denerwuj się. Który z panów chce? Rayana? Któryś musi. Nowak? Na mnie nie patrz. Mogę spróbować, aż nie wiem, czy tu pasuje. Jaka będzie? Witam wszystkich. No właśnie, dobrze idzie. Głosy jak awenda. Ale to przed chwilą było dobre według mnie. No tak, to było spoko. Dobra, no to lecimy. To teraz już tak nie wyjdzie. Kłaczek. Witam wszystkich. Witam wszystkich. Dzisiaj szybko porozmawiam z każdą grupą, aby dowiedzieć się, jak stoicie z projektem. Ale, jak zapewne wiecie, a przynajmniej mam taką nadzieję, termin złożenia pracy jest w tym tygodniu. No. Jakieś... Co? W tym tygodniu? O Boże, nie. Ops. Bardzo zabawny, młody człowieku. Wolałbym jednak wierzyć, że wszyscy znaliście tę datę. Przeciwna sytuacja wydaje mi się niemożliwa. Chyba, że mieszkaliście w jaskini przez ostatnie 10 miesięcy. To dlatego, gdy skończę rozmawiać z grupami, zostawię wam czas, abyście przeczytali i popracowali nad waszymi pracami magisterskimi.
spotkam się z każdym indywidualnie, aby odpowiedzieć na wasze pytania lub po prostu z wami porozmawiać, jeśli sobie tego życzycie. Super! Ten wykładowca jest genialny! Na początek, czy którejś grupie udało się już wystawić swoje dzieła? Tylko jedna grupa podniosła rękę. W ogóle co jakiś czas cię trochę przycina, Nowak, w sensie ostatnie słowa w zdaniu, nie? U mnie było okej. Okay. U mnie też. No cóż. U mnie też. To co, nie wiem, każdą kwestię mam dwa razy powtarzać. Czytaj. Nie, normalnie czytaj. No dobra. Dobra, to Nowak. Bardzo dobry pomysł. Nie wiem jaki, ale okej. Wszyscy wydają się zaskoczeni jego reakcją. To wspaniałe doświadczenie. To sprytny sposób na dzielenie się swoimi pracami. I to jest bardzo interesujące. Prawda? Tak, a czemu nie? Celem artysty nie zawsze jest to, aby został wystawiony w największych muzeach na świecie. Możecie po prostu chcieć podzielić się swoją sztuką, na własny sposób. Bo przecież czemu nie? Czy to mniejsza sztuka niż dzieło wystawione w muzeum? Nie wiem, kto to? Może ktoś, kto jeszcze nie czytał. Co no? Możesz? O Jezu. Nie marnij. Mam nadzieję, że jakiś kolekcjoner przejdzie kiedyś przed bramą i zadzwoni do drzwi. Bardzo ci tego życzę. Ale wasze podejście jest bardzo ciekawe. Dotrzecie do innej publiczności niż ta, którą można znaleźć w muzeum. Decydując się na wystawienie dzieła przed domem swojej matki, łamiesz kody konwencjonalnego dzieła. Jak to zaintonować? Konwencjonalnego dzieła sztuki. Decydując się na wystawienie dzieła przed domem swojej matki, łamiesz kody konwencjonalnego dzieła sztuki, wystawionego na białej oświetlonej ścianie. Z tego punktu widzenia wasze podejście jest ekscytujące i... Dobra. To chyba nie było widzenia. Ale jakoś... To punkt widzenia lepiej brzmi niż z tego punktu. Z tego punktu widzenia wasze podejście jest ekscytujące i prawie wpisuje się w street art. Że on gada. Tak, cały tak, czas. Dokładnie dlatego to zrobiłam. Zaczął rozmawiać z każdą grupą, zanim doszedł do nas. Doszedłem. Jezu, jaki śmiech. Wow. Następnie mamy grupę Jeleń, Melanii, Poni i Czani. Jak wam idzie? Spojrzałam na dziewczyny, żadna z nich nie odważyła się przemówić. Tu jest plus 5 z nim, to już mam odpalone. Zabrałam głos. No. Pozostało nam jeszcze wiele miejsc, z którymi musimy się skontaktować. Czekamy też na odpowiedzi od tych, z którymi nawiązałyśmy już kontakt. Dobrze, co to za miejsce? O Jezu, myślałam, że to jest jakiś błąd, nie? MoMA w Nowym Jorku, LACMA w Los Angeles. W amfiteatrze panowała cisza. Nie robicie niczego po łebkach. One oszukują. Bardziej trzeba krzyknąć, nie? Proszę o spokój. Nie, właśnie to było, wydaje mi się, że takie te... Tak? Okej. Okay. One oszukują! Dziękuję. Tak, właśnie taki teatralny szept, że nikt niby między sobą, ale żeby nauczyciel usłyszał, nie? No. Proszę o spokój. Gdybyście mieli podobne dojścia, to prawdopodobnie też byście z nich skorzystali, prawda? W sali zapanowała długa cisza. To, co dzieje się w tej sali, to odbicie tego, co się dzieje na zewnątrz. Nie każdy zaczyna z tego samego punktu. I to też jest ważne. Musicie zdać sobie sprawę, że sztuka wielu artystów nigdy nie zyska uznania, podczas gdy z pewnością na to zasługuje. To bardzo interesujące.
ale i tak nie możemy już korzystać z listy adresów, które posiadamy. Więc to na nic. Nigdy niczego nie wystawimy. Naprawdę musiałaś mówić to teraz, przed całym amfiteatrem? Nie martwcie się. Wieść o tym, że wam się udało, nie jest najważniejsza. Przypominam, że liczy się proces. Chcę tylko, żebyście byli świadomi trudności, jakie może napotkać artysta, który chce zostać znany. W tym amfiteatrze z pewnością jest między wami przyszły dyrektor prestiżowej galerii. Albo nie. Nie ma znaczenia. Dobra. Macie takie filmiki? Mamy filmiki, w którym faceci krzyczą. Jest 480, dobra. Okej. Okay. Chciałam do 1020 tego, ale 480 i dalej ścina. Co ja nie ścinała? No. Czyli już dalej? Nie, powtórz. Jakby co, mam to nagrane. Dobra. No doskonale. To jest cały sens naszej pracy. Nie ma znaczenia, czy połowa waszego netesu z adresami zniknie, czy też po drodze nastąpi zwrot akcji. To tylko perypetie i to jest ostatecznie celem tego ćwiczenia, aby odkryć siebie, zrozumieć jak reagować i jak postępować w takiej sytuacji zawodowej. Od 5 lat studiujecie cudzoziemca. Nadszedł czas, abyście teraz wy zostali aktorami historii. Jak zwykle, po inspirujących monologach Ryana, w amfiteatrze zapada długa cisza. Każdy wydaje się zastanawiać nad jego mową. Jeleni i Melania chyba się uspokoiły. Dobrze. Dobrze, daję wam jeszcze 2 tygodnie na ten projekt, zanim zbiorę referaty z waszymi doświadczeniami. Teraz wyjmijcie swoje laptopy lub co chcecie, i pracujcie nad swoimi pracami magisterskimi do końca zajęć. Spotkam się z wami indywidualnie. Włączyłam laptopa. Jeszcze nie wydrukowałam pracy magisterskiej. To byłaby strata czasu, gdybym miała wprowadzać ostatnie poprawki. Nawet jeżeli przeczytałam swoją pracę już z 20 razy. Ze 20. To jedyny wykładowca, który pozwala nam robić... co? Jeszcze pozwala raz. Nam. To jedyny wykładowca, który pozwala nam to robić podczas swoich zajęć. To jest... co? To raczej genialne. Wyrzucić tego. Ale ja nie rozumiem, o czym ona mówi. Dobra, jeszcze raz. Że tylko u niego można laptop wyciągać i robić co się chce. Ale dlaczego? No dobra, nieważne. To jedyny wykładowca, który pozwala nam robić to... Ja pierdolę, proszę do mnie nie dzwonić! Za piątym... Najgorzej. Jeszcze raz. Za piątym razem... Uwaga! Akcja! To jedyny wykładowca, który pozwala nam... Ja pierdolę. Trigger! Nie dzwoń do mnie, typie! Poleci do wpadek. To jedyny wykładowca, który pozwala nam to robić podczas swoich zajęć. To raczej genialne. Czemu nie wyłączysz telefonu? To znowu powtórzysz? Słyszałam jeszcze kota w tle. Ale ja nie mam kota. Bo tam było sobie... Dobra, jeszcze raz. Czyżbyś też miała demony w sobie? No jeszcze raz. Uwagi, swoje wewnętrzne demony. Dobra, to jeszcze raz? Jeszcze raz. No, piąty, szósty. Ostatni. To jedyny wykładowca, który pozwala nam to robić podczas swoich zajęć. To raczej genialne. Siedziałam na końcu amfiteatru, dlatego pan Zajdi przyszedł się ze mną zobaczyć dopiero po 2 godzinach. Teraz my po niej. Usnął koło mnie i zaczął szeptać, aby nie rozpraszać innych studentów. Daj. Jesteś zadowolona ze swojej pracy magisterskiej? Mogę powiedzieć, że nie. Nie no. Nie. Nie. Nie ma, że nie. Czekaj. Oczywiście pewnie będę musiała powiedzieć, że tak. Odpowiedź B. Chyba tak.
Bardzo pewna jesteś w swojej odpowiedzi. No. O, jako szczera udzieliłaś mi... Jako szczera? Co? Spoko, zdarza się. Tak, bardzo cię w tym momencie rozumiem. Weszłam na górę z Prią. Czy odwrotnie to było jakoś. A. Kiedyś zdarzyło mi się... Kiedyś zdarzyło mi się powiedzieć, jesteś słodki, kiedy się uroczysz. No. Jelena Nowak musi się zebrać w sobie. Nie, jeszcze home sweet home troszkę. Jedna sprawa wyskoczyła. Dobra. Jako pierwsza udzieliłaś mi tak szczerej i pozytywnej odpowiedzi. To przed tym. Lubię czasami dodawać takie wczujki. Ta gra jest sztywna, tylko my ją ratujemy. Tak. Aha, czyli dobra, sztywno. Dobra. Nie. Wiara w siebie to siła, to klucz. Wiara w siebie to siła, to klucz. No. Czy chciałabyś, abym przeczytał jakiś wybrany fragment, czy nie? Jezu, ten wzrok. Tak, zawsze ciekawie jest poznać zewnętrzną opinię na temat mojego zakończenia. Boję się tego człowieka. No, w końcu dobiegłem nie do potrzeba, ręka. Nie. No i halo. Jezu. To nie jest event, halo. Mogliście być na evencie. Najechałam kursorem na akapitę. On zaczął czytać w ciszy. Czekałam w ciszy, a skończy czytać. Wow. Opisy po prostu. Podsumowanie jest naprawdę kompletne. Brawo, bardzo dobrze. Miej wiarę w siebie. Dziękuję, spróbuję. Nie należy próbować, należy to zrobić. To niezbędne przy takim egzaminie. Oddalił jak się... mawiał mistrz Yoda, rób, nie próbuj. Oddalił się od mojego stolika i poszedł w kierunku kolejnej studentki. Zajęcia dobiegły końca chwilę potem. Ja sobie tutaj... Te szepty naprawdę dekoncentrują. To co? No są te szepty, mówiłem, że są te szepty. Zobaczyłeś bizmut buczeć. No. Pośpiesznie zebrałam swoje rzeczy. Chani była pochylona nad swoim komputerem. Chyba nie zważyła, że wszyscy zaczęli wychodzić. Chani, idziemy? Może dwu. Te szepty są złe. Jak wyjść z tego widoku? Jesteś złe! Jakiego widoku? A ja wlazła w pełny ekran i nie wiem jak z tego wyjść! A, no... Escape. Wyłącz pełny ekran, a teraz się stąd wydostać! Stop! Nie! O, czyżby? Czyżby, powrót do aplikacji. Flak. To jest takie... ASMR, nie? szeptaj mnie więcej. Teraz zaczniemy sobie gładzić mikrofony. O. Co ty tam szepczesz? Co? No nie. Jakiś włos tu się zaplątał. Dobra, żyje. Grał, trzeba mu kibicować. A tak, przez chwilę. O Boże, następna. A ja może kibicuję Perksowi? Kapsowi? Właśnie, Perks gra fenomenalnie. Halo. Żyje już, spokojnie. Ale co to za życie? Dobra, gdzie tam miałeś iść? Do swojego pokoju chyba? Na wykład? Ja. Na zajęcia. Mam wyjść. Z wykładu, no to wyjść. Wyjść z siebie. Potem, wiesz, Diva poda się te nagrania, tam gdzie mnie ucina. A więc pan Zajdi powiedział ci, że to było dobre? Tak, podobało mu się moje zakończenie. Z
Stresujesz się oddaniem pracy magisterskiej? Trochę. Potem jest egzamin ustny. Znasz swój temat. Nie martwię się o ciebie. Tak. Ty nigdy się mnie nie martwisz, Chani. Chani. Nie. Wiem, ile jesteś warta. Tak. Nie wiem, ile jesteś warta. Dzięki Bogu, Bimów tym razem nie zapomniało o istnieniu przecinków. Tak właściwie to zauważyłam, że nie nosisz już swojego naszyjnika. Uuuu, ona to zauważyła. Mojego naszyjnika? Tak, amuletu. Wszystko gra. Dobra, Chani. No wiesz, tylko Nathaniel. Tam. Nie drugi, tylko 17 powiem. Jedno i z Nathanielem jest plus 5, lel. Uznasz, że to głupie, ale mówię sobie, że jeżeli go noszę dla ochrony, to może on sprawił, że Nathaniel wyjechał. Rozumiem. Co? Więc zgadza się ze mną? Myślisz, że to? Nie wiem, ale to pewne, że Nathaniel żył na krawędzi. Już nie żyje. Może rzeczywiście najlepszym sposobem, aby ochronić, było to, aby cię od niego oddalić, ale... Dobra, to jeszcze raz. Może rzeczywiście najlepszym sposobem, aby cię ochronić, było to, aby cię od niego oddalić, ale... Rozumiem. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Może byłoby gorzej, gdyby został. I to nie amulet sprawił, że wyjechał. Jego decyzja była już podjęta. Tak. Tak. Poszłyśmy coś zjeść, a potem spędziłyśmy popołudnie na wykładzie u pana Lebert. Nie mam siły korzystać z mojego piątkowego wieczoru. Jestem wykończona stresem i presją, które nagromadziły się w ciągu ostatnich dni. I tak nie miałabym z kim wyjść. Wszyscy są bardzo zajęci. Lepiej, żebym poszła odpocząć. Czy ja mnie wyjdziesz na przykład, czy coś? Nie wiem. Nie! Do pokoju. No, chyba musisz. Do pokoju! Wydaje mi się, że zrobię sobie przerwę od magisterki. Jezu, jeszcze raz. Wydaje mi się, że zrobię sobie przerwę od magisterki. Czytam ją jutro albo w niedzielę. Teraz telefon. Black, to jest twoja chwila. Nie, to mój telefon teraz mnie chce dzwonić. Później ewentualnie pani może wyciąć ten dźwięk z wcześniejszego fragmentu nagrania. Ale wtedy Black mu chyba przeszkadzała, bo mówiła. No, nie, na pewno jeden taki nieprzerwany dźwięk się znajdzie. No ale jest pewnie pełno tego w internecie, jakbyś chciała. Wzięłam telefon. To już nie jest takie śmieszne wtedy. Wzięłam telefon. Halo, Nowak. Co? Gdzie masz telefon? Wzięłam telefon. Po raz trzeci mówię. Słucham. O Jezu, matka. Co? Cześć, kochanie. Wszystko gra? O, mama, tak, wszystko gra. Już się zadzwoniłaś. Zawsze wiem, kiedy masz potrzebę porozmawiać. Czuję to. Tak. Oddajesz pracę magisterską w przyszłym tygodniu, tak? Tak, zgadza się. A potem masz obronę? Tak, kilka tygodni później. Kolejne dni będą intensywne. Położyłam się na łóżku, trzymając telefon przy uchu. Proszę, nie zatnij się. Chcielibyśmy przyjechać z tobą zobaczyć, gdy obronisz pracę magisterską. Nie, to bardzo zły pomysł. Nie, zabroniam wam. O, tak, jeśli chcecie, chętnie was zobaczę. Ale nie. Byłoby miło, gdybyśmy chociaż raz mogli spotkać twoich przyjaciół. Moich przyjaciół? Tak.
Pewnie, że mam przyjaciół. W ogóle nie znamy osób, z którymi spędziłaś ten rok. Niektórzy byli już ze mną w słodkim Amorisie. Naprawdę. Nie wierzę. W tym momencie mnie przycięło. Chyba ją zatkało, he. Ona chyba też go nie zna. Żaden. Mamo, ale ja nie mam huby. Mamo, czeka nas bardzo poważna rozmowa. Tam, 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 tam. Ta muzyczka. Jakbyśmy byli w windzie, nie? No, taka. Które piętro? Twoje ostatnie. To na pewno ta gitara sobie gra. Sama. Nie. Nie. Akurat w tym momencie mnie przycięło, nie? Po prostu ideolo. Przynajmniej mogłam się poczuć. Dziwa, jeszcze raz, jak możesz? Nie. No przeczytaj jeszcze raz. Ja już przeczytałam. Ale nie możesz... Ale ma to nagrane. Aha, dzięki. Już widzę po prostu, jak będzie skakać różnica jakości w mikrofonie, nie? Tu będzie dobrze, tu będzie jakość Discorda. A na Discordzie nie jest aż taka zła. Wierz mi, że w moim przypadku jest. Mojego chłopaka? Agata mówiła, że widziała cię z kimś kilka razy w mieście. No wiesz... To jest Agata. Ciocia, ta wróżka. Ciocia. Tata. Haha, Titi. To nabiera teraz nowego znaczenia. No. Dopiero się zorientowałam. Nie chciała nam powiedzieć, kto to, ale trudno. Widziałam je z kimś! Od razu pomyślałam o mnie i o Prii w parku. W ogóle się nie chowałyśmy. Tak, bo Pria wygląda jak facet. Nic więcej nie powiedziała o tej osobie? A więc naprawdę ktoś jest? Klepnęłam się po czole. Świetne zagranie, Pony. O ja. Nie, może pomyliła jej się z moimi... jeszcze raz. Nie, może pomyliła jej się z moimi przyjaciółmi, albo często z kimś wychodzę. Na dół jeszcze trochę daj. Dziękuję. Cieszę się, że to słyszę. Nie mam zamiaru cię zmuszać, abyś nam o tym mówiła, ale... Twój ojciec i ja nie jesteśmy tacy naiwni. Też poznaliśmy się na studiach. Tak, właściwie to nie mieliśmy jeszcze okazji porozmawiać o tym, co masz zamiar robić po studiach. Ufamy ci i domyślamy się, że jeśli będziesz... jeszcze raz. Ufamy ci i domyślamy się, że jeśli będziesz chciała, to nam o tym wspomnisz. Wiemy również, że jeśli masz kogoś w swoim życiu, to uwzględnisz go podczas dokonywania wyboru. Możesz nam zaufać, udzielimy ci dobrych rad, jeżeli tego zechcesz, jeszcze raz. Możesz nam zaufać, udzielimy ci dobrych rad, jeśli tego zechcesz. Tak. Przepraszam, nie chciałam ci tym zawracać głowy, ty przed... Przepraszam, nie chciałam ci tym zawracać głowy przed egzaminami. Nie przejmuj się, mamo. A więc widzimy się po obranie. I nie zapomnij, naprawdę chcielibyśmy poznać osoby, które towarzyszą naszej córeczce. Pomyśl o tym. Dobrze, mamo. Dobrze, już cię zostawiam. Powodzenia. Daj mi znać, gdybyś czegoś potrzebowała. Kocham cię. Ja też cię kocham, mamo. Dobranoc. No to będzie przekichał.
Dobranoc! Włożyła słuchawkę. Wiem, że moi rodzice są tolerancyjni, ale ona nie przestaje używać sformułowania chłopak. Ciekawe dlaczego. Ani przez chwilę o tym nie pomyślała. Zastanawiam się, jak zareagują. Głupie, z pewnością dobrze, ale mała część mnie boi się odrzucenia. Ta herbata w tle. Dziękuję. Stałam, aby otworzyć drzwi. Tam w ogóle, że przez chwilę to jest zburzę, nie? A gdzie tam? Cześć, nie przeszkadzam ci? Nie, wszystko gra. Zamknęłam za nią drzwi, ona usiadła na łóżku. Dziś wieczorem kolejny raz próbowałam pójść do jego mieszkania, ale nie... Boże. Dziś wieczorem kolejny raz próbowałam pójść do jego mieszkania, ale nie dałam rady. Gdy przechodzę przez drzwi, mam nadzieję, że go zobaczę. Chodzisz tam sama? Nie boisz się, że te typy przyczepią się do ciebie? W budynku i tak jest monitoring, to nie mnie chcą. Chcą Natta, a on wyjechał. Nic mi nie grozi. Niedługo oszaleję. Siadam obok niej. Loading. Wczoraj wieczorem kilka na... Jezus Maria, co jest dzisiaj ze mną nie tak? Wczoraj wieczorem kilkanaście razy wykręciłam numer policji, zanim zmieniłam zdanie. Dalej. Nie wiem, co robić i... Nie wiem, co robić i mam mu... To... kurwa! Nie wiem, co robić i mam mu to za złe. Wyjechał, nie zostawiając nam żadnych instrukcji. Dalej. Ja tylko tak siedzę, mówię dalej. Zastanawiam się, czy nie zadzwonić do mamy, ale to tylko pogorszyłoby sytuację. Bijam ją ramieniem. Skoro o mamie mowa... Piszę do niego praktycznie co godzinie. Piszę do niego praktycznie co godzinę, ale nie otrzymuję żadnych odpowiedzi. A dobra, i co? I teraz pony nie ma, tak? No tak. O, ja pierdzielę, w tym tempie to będziemy to nagrywać do północy, a ja nie mogę sobie na to pozwolić. No to chyba podzielimy to, no bo co? Ciekawe, na ile części? W tym tempie? 4. A nie, Bizmut, nie przesadzajmy. Bizmut siedzi tutaj, czeka na Natanie, a Nata nie ma. A ja będę miał tylko jeden tekst. Elo! Przynajmniej możecie robić coś w tle. No, w sumie jest jakiś plus. Nie, trzeba sprawdzić guziki. Pam para pam pam para pam pam para pam pam para pararam. Pararam. To chyba nie ta sytuacja. Pararam. Param. 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 Param 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 param. Już jest. Boże, jak ja tej melodii się nasłuchałam już w moim życiu, nie zdajcie sobie nawet z tego sprawy. Tak. Już żyję, mieliście minuty odpoczynku, już jest dobrze. Co mam robić? Ja też waham się, czy nie skontaktować się z policją. Już wybrane? Tak, plus 5. Powiedział mi, aby kategorycznie tego nie robić, ale do tej pory porządnie za... Powiedział mi, aby kategorycznie tego nie robić, ale do tej pory... Powiedział mi, aby kategorycznie tego nie robić, ale do tej pory podążanie za planami Nataniela nigdy nie było dobrą decyzją. Stałam, aby nastawić wodę. Przygotowałam dwie herbaty.
Przynajmniej mam zajęte ręce. Ubolewam nad tłumaczeniem. Ja też jestem przerażona. Nie wiem, jak ją pocieszyć. Nie mam dla niej żadnej rady. Nie wiem, co robić. Jakby to było po prostu odświętne, że Suśka nie wie, co robić. Została do czasu, aż zapadła noc. Byłyśmy tu, czasem siedząc w ciszy przez kilka minut, obie pochłonięte własnymi myślami. Ale jaka imersja, aż gitara przestała grać. Czy to moje piętro? Około północy Amber w końcu wstała z łóżka. Jak ją tyłek musi boleć. Cały czas siedziała. Przepraszam, straciłam poczucie czasu. Nie, nie ma sprawy. Czy w takim razie to się nazywa odsiedziny? Chyba tak, jak są odleżyny. To są poważne rozmyślania. Dobrze, idę. Jesteśmy w kontakcie. Oczywiście. Dasz radę wrócić? Tak, dziękuję. Na razie. Zamknęłam z nią drzwi. Dyskusja wyssała ze mnie ostatnie resztki energii. Mam nadzieję, że Amber to wytrzyma. Wygląda jak swój własny cień. I mam wrażenie, że jeszcze bardziej schudła. Nie miałam odwagi podjąć tego tematu. To nie był dobry moment. Jeleń nie wróciła dzisiaj wieczorem. Te wszyscy znikają. O co chodzi? Tak się nazywa jeleń? Jeleń. Jeleń. Jakkolwiek. Ja na nią mówię jeleń. Ostatnio ustaliliśmy, że to była jeleń. No to jeleń. Nie mogłam zasnąć. Nie lej. Nie lej mi. Nie lej. Muszę udać się dzisiaj rano do kawiarni. Klemens wysłała mi tydzień temu mój grafik na kolejne miesiące. Chociaż raz dostałam go z wyprzedzeniem. To niebywałe. Poza tym nie pogardzę latkowym kieszonkowym. Zbliżają się ładne dni i koniec studiów. Na pewno wszyscy razem pójdziemy to świętować. Idź do kawiarni. Tu już nie będzie ciotki, także wiesz. Wydaje mi się, że Hyun też dzisiaj pracuje. Hej, Sano. O, nie! Słyszę tylko Hyuna. O, nie! Oho, słuchaj już, jak pracuje. Tylko ci się sta. Dzisiaj może być wyjątkowo dużo osób. Jest naprawdę ciepło. Lepiej by było, gdybyśmy byli we dwoje. Sana, zgadzamy się w tym temacie. Co? To jest czarny ekran. Kawiarnia wydaje się być zamknięta. A to było zgaszone, a wszystkie stoły nie były jeszcze rozstawione. Pomyliłam się w grafiku, czy co? Dlatego był czarny ekran, bo ciemno w środku. Zajrzałam do e-maila, aby sprawdzić harmonogram. Nie, to jednak dzisiaj. Żyjesz? Jest! Wolno od pracy! Jee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 e
No i dupa. To po wieście. No. By było na tyle. Co to za zbiegowisko? Proszę się rozejść. No dobra. Jak tak ładnie prosisz? I teraz trym, 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 trym. I nie ma nikogo. Się po niej zdziwi. Ale dobrze, jeszcze nie było Pri, to może się wykręcę. Wszyscy czekamy na twoją Prykę. Dziwość. Ja wiem, że czekacie, a ja bardzo czekam, żeby do tego nie doszło. Oj, to idzie, to idzie. No to chyba pora na przerwę techniczną. Taką na 24 godziny. Dobra, już powinno działać. Nowak, halo. Zostało. On chyba poszedł na ZW. Serio. Pewnie druga herbatka. Albo... No wiesz, pani, no tak jakby ci znikło i...
No ale nie znika co dwie... Nie co dwie minuty. Spokojnie, po prostu cichutko, cichutko, bez emocji. Bez emocji. Na minutę dwie mnie znika. Cichutko. Mam zapytanie natury pilnej. No. Kiedy kończymy? Kończymy już? Zmudził się nagle. To jest dopiero godzina, halko. No przecież mówiłem, że przerwa techniczna, no czemu nie słyszałaś? Dziwa, pamiętasz te 4-godzinne live'y? Nie przypomnę. Zaczyna się słynne teraz domy, tak nie będzie, spokojnie. No właśnie widzimy, co pan. Nie, ja tak całkowicie poważnie nie zamierzam tu siedzieć 4 godziny. No, ja mówię, że nie. Nie będzie. Tak bardzo cię przeszkadza? Pewnie jakoś za godzinę czy coś, nie? Możemy to skończyć. Dobra, klikaj. Jeszcze żyję. Zapchnęłam drzwi. Są otwarte. Pomnieli je zamknąć? Czyżby było włamanie? Jo, no wszystko dobrze? Nie ma mnie! No właśnie tam. Dyskretnie weszłam do kawiarni. I światła były zgaszone. Jun? Skarbie! Żyję. Położyłam swoją torbę na barze. Clemens? O matko, przestraszyłaś mnie! Ledwo co na mnie spojrzała. Siedziała na krześle w kącie sali. Kasa chyba nie była jeszcze otwarta. Co się wydarzyło? Moje bubu! Clemens, wszystko gra? Kawiarnia jest dzisiaj zamknięta? Co chcę? A mogę. Nie, klienci mogą usiąść tam. Tak. Ale kasa wydaje się być zamknięta, a stoły nie są. Tak, wiem. Możesz zrobić mi kawę? Usiądź na chwilę. Dobra, chwila. Gdzie jest ta Clemens? Szczerze mówiąc, ja bym się zgodziła, tak z czystej ciekawości. Zapewne tak będzie, ale nigdy nie wiesz u Clemens, tak? Starasz się być miła, masz na głowie. Ja się boję, mojego Azja, to co się dzieje? Twojego? Zmienił tożsamość, uciekł do Azji. Uciekł z razem z tym. Z Nataniem. Złapał się za drugi nadgarstek. Zawsze chcieliśmy być razem. Nie chcieliśmy być tymi. Chciałeś być razem. Dobra. Nie, Hyun. Tak, już się robi. Powiedziałam, Hyun chciał być z Bizmutem. Z Natanielem, w sensie no. Poszłam za bar zrobić kawę. Potem usiadłam naprzeciwko niej i postawiłam przed nami filiżanki. Jakby nagle będziemy najlepsi. A ona tu pracuje? No. Nie, tak sobie wyszła, wiesz? Nigdy nie widziałam jej w takim stanie. Napiła się kawy i wyschnęła. Hyun, gdzie ty jesteś? To koniec, mała. Koniec? Co? Koniec. Po co to wszystko? Powiedziała to wskazując na ścianę kawiarni. Gdzie mam złapało? Jakieś problemy egzystencjonalne teraz, nie? Co? Wasibir Cafe? Już było na mnie depresję nagle? Tak, na co mi to? Dobra, mam być B, bo inne są na minusie. Chcesz, żebym po kogoś zadzwoniła? Wyglądasz naprawdę, jakbyś była nie w sosie. Do kogo chcesz dzwonić? Nie ma tu do kogo dzwonić! Jestem tutaj tylko ja! To ja jestem Kosi Beer Cafe! To cię uszczypło. Nie, ale kogoś z twoich bliskich, albo... Co się dzieje w tym osiedlu? Przecież to oczywiste! Ja... Spędzam tutaj cały swój czas. No. I to nie wnosi niczego do mojego życia. Mam ochotę podróżować, mam dosyć szkolenia kelnerów i obsługiwania niewdzięcznych klientów.
Dlaczego nagle martwimy się jej problemami egzystencjalnymi? To jest kryzys wieku średniego. Może w końcu wyjedzie na stałe i będzie ujeżdżać mechaniczne byki w Teksasie? Ja pierdzielę, nie przypominaj! Jak nie zmenopauzą. Wypluj te słowa! Sono, czekam! Co? Powiedziałam coś! Czekiłam! Łatwo. No. Dziękuję. No ale ona tam jakąś miętę czuła, nie? Taką chyba, czy coś? No tak. No, to wiesz. Jak to tylko liczba, takie tam. Wiek to tylko liczba, cela to tylko pokój. Co, jak to było? Że... Już mnie słychać? O, słychać. No i skończyła się zabawa. Tak. Z moim komputerem jasna. Diwem, podeślij te nagrania. Tak, oczywiście. Ładnie proszę. Nigdy nie powinnam była otwierać tego miejsca. To mi zabiera strasznie dużo czasu. A ją co ugryzło? Nie mam czasu ani podróżować, ani zająć się sobą. To straszne. Jun, przyjdź z ocieczą, błagam cię. Poza tym pracując tutaj, przypięłam pitne... Przypięłam. To ja chcę sobie odpiąć 10, jeśli można. Ja też bym sobie odpiął, że nie, bo 10 to za dużo, ale... Poza tym pracując tutaj, przytyłam 15 kilo. No ale wiesz jak to jest. Słucham? Nie, ja... Ja przytyłam tylko 10. Nie mogę. Wydaje mi się, że powinnam... A, sorry. To ja... Wydaje mi się, że powinnam zamknąć tę kawiarnię. Zapała się za głowę. Dobra, odpowiedź... A, jest plus 5 z nią. Ależ nie... No, ja bym jej nie dotykała. Ja bym do B. No, B jest minus 5. Ależ nie, Clemens. Udało ci się zarządzać tym miejscem przez lata. Nie mogę się zatrzymywać, gdy tak dobrze ci idzie. Od kiedy my ją pocieszamy? Co się wydarzyło? Zaskoczona podniosła głowę w moim kierunku. Tak sądzisz? Tak, nie każdy jest w stanie zrobić takie rzeczy. To trudniejsze niż się wydaje. To prawda. Gdy otworzyłam to miejsce, byłam pierwszą kobietą w mieście, która była szefową kawiarni. Są jeszcze inne rzeczy w życiu. Jest tyle rzeczy, które na mnie czekają na zewnątrz. Na przykład podróże albo miłość. No. Gdy byłam w twoim wieku... O nie. Dobra, jeszcze raz. Z moich czasów. Gdybym była w twoim wieku, to nie pracowałabym tu... Gdybym była w twoim wieku, to nie pracowałabym w tej norze, wierz mi. Byłabym przynajmniej w trakcie swojej podróży dookoła świata. Przynajmniej! Twojej trzeciej. Właśnie przez to przynajmniej trochę nie miało sensu. Tak, ale ja jestem tutaj, bo... Ona powinna odpowiedzieć, bynajmniej. Tak, ale ja jestem tutaj, bo studiuję i potrzebuję pieniędzy, żeby... Wymówki. Ale rozumiem, ja też to robię od lat. Znajduję sobie wymówki. Co z nią jest nie tak? Trudny człowiek. Przecież zdolniejszego. Może nadszedł czas, aby wszystko zakończyć. Dźwięk otwierających się drzwi wywrął mnie z myśli. Hjun, błagam, przyjdź do ciebie. Skarbie! Jaka szczęśliwa. O Boże. Jaki śmiech. Jest tu ktoś? O, dzień dobry.
Kawiarnia jest zamknięta? Dałam znak Hyunowi, aby do nas dołączył. Wszystko gra? Mój mały Hyunie, nie chciałbyś przypadkiem przejąć kawiarni? Fuck. Clemens, dlaczego? Chcesz przestać? Tak. Nie widzę sensu, aby dalej to ciągnąć. Podczas gdy mogłabym być w Tajlandii, albo w Nowej Zelandii, albo gdzie indziej. Nic cię nie wstrzymuje, aby sprzedać kawiarnię nowemu właścicielowi. Ale gdyby jednak nie spodobało mi się w tej Tajlandii i chciałabym przejąć kawiarnię, to byłoby już za późno. To straszne. To wybór życiowy. Wszyscy w końcu jesteśmy w tym skonfrontowani. Mogę opierać się jedynie na doświadczeniu moich rodziców, ale wiem, że dla nich to było coś więcej niż restauracja. To było tak, jakby sprzedawał swój własny dom. Jakby żegnał się z wieloma wspomnieniami. Ale kto sprzedawał? Nie wiem. Rodzice. Rodzice. O, Maćko. Jak był, sprzedawał? Rodzice sprzedawał. Wywalić tłumacza. Tak! Właśnie tak się czuję. Jak sądzisz, co powinnam zrobić? Kucyk. Oho. Here we go again. Koniec. Z mojego wczuwania się w rolę. To koniec. Koniec wszystkiego. To koniec. Koniec. O Boże. Tyle świata do zwiedzenia, a ja w tej kawiarni tkwię. O nie. Wjeżdżamy razem do Tajlandii. Mogłabym być w Tajlandii i zwiedzać albo fabryki ubrań. Co mi ominęło? Tajlandia. Tajlandia. Pony. Tajlandia, Zelandia, Holandia, mówią. Zajlandia. Jaka Tajlandia? A ja wiem! Znaczy, widziałam, a ile jest Tajlandia? Działo, ale... Słodkie wiercie chyba dwie. Dobra, potem... Powstrzymałam się z samych sił, aby nie klepnąć się w czoło. Nie przegapisz żadnej okazji. Nie sądzę, abym był najlepszą osobą do udzielania rad. Wiem, że można poprosić, aby agencja nieruchomości za darmo oszacowała cenę sprzedaży. Poza tym, Clemens, nawet jeśli wyjedziesz, zawsze mogłabyś otworzyć nową kawiarnię i zacząć od zera. W tym życiu nic nie ma końca. Clemens położyła dłonie na jego dłoniach. Masz rację, chłopcze! Nie powinnam się zamartwiać! Puść moje łapki! O, tak! Trzeba myśleć pozytywnie! Dobrze! Dopóki nie podejmę jakiejś decyzji, musimy mimo wszystko zarządzać kawiarnią. Wszyscy troje wstaliśmy. Dzięki! Nie ma za co. Mam szczęście, że was mam! W tych słowach wstała i poszła w kierunku kuchni pewnym krokiem. Zaczekałam, aż przejdzie przez drzwi, zanim zwróciłam się do Hyuna. Po cholerę, to wszystko było! O, okej... Okay. Nawet już nie próbuję jej zrozumieć. Zbyt nieprzewidywalna. I to tobie udało się wzbudzić w niej uśmiech. Niesamowicie na nią działasz. Razem z Hyunem założyliśmy nasze fartuszki. Też muszę. Kładaj. Czy damy radę? Damy radę. Z tą babą? Nie. Dobrze wygląda ten strój z fartuszki. No, nawet. Potem zmobilizowaliśmy się, aby wystawić stoły na zewnątrz. Do polski język, sztukę. Trudny język. Wszystko u ciebie w porządku? Nie. Nie, ten wzrok taki pusty. Faktycznie. Zapatrzyłam po
prostu filozof Hyun, nie? Wietnam flashback. W końcu jest... Każdy dom do tych Clemens to zły dotyk, który tylko pogłębia traumę. O Jezu. Stresuje mnie nieunikniona data złożenia pracy magisterskiej. Dlaczego? Jeszcze nie wydrukowałem ani nic. Jutro biblioteka będzie otwarta przez cały dzień. Bez problemu będziemy mogli skorzystać z drukarki. Okej, okay, pocieszyłaś mnie. Po prostu muszę przestać się zamartwiać. Tak, jestem pewna, że twoja praca magisterska jest bardzo dobra. Nie ma jej. Chciałbym móc to powiedzieć. Nie wierzę, że zbliżamy się do końca roku. Tak, już wiesz, co będziesz robić po obronie dyplomu? Na początek znalazłam wiele staży. Każdy trwa kilka miesięcy, ale to nic niezwykłego. No ale gdzieś trzeba zacząć. Dzięki temu będę mogła nawiązać nowe znajomości i zorientować się, jakie mam możliwości. Z pewnością będę gdzieś dorywczo pracować. Nie mam wyboru, jeżeli chcę sobie opłacić mieszkanie. Dalej w okolicy. Tak, lubię to miasto. Zostaję tutaj, a ty? Zajlandia. Jeszcze nie wiem. Mam kilka pomysłów w komunikacji, wydarzeniach lub innych. Ale nie wiem. Też pójdę na jakiś staż. Okej, ma być... A, będzie plus 5 z nim. Na przykład powinieneś zająć się komunikacją dla sieci restauracji. Nieźle, nie pomyślałem o tym, ale z chęcią bym to zrobił. Nigdy nie jest za późno, aby coś zacząć. Jestem pewna, że możesz znaleźć staże w tej dziedzinie. Można by powiedzieć, że już wszystko dla mnie zaplanowałaś. Mam kilka pomysłów. Dość szybko pojawili się pierwsi klienci i ruszyliśmy, aby poddać im zamówienia. Podać im zamówienia. Mieliśmy mało czasu na rozmowę. Teraz był dzisiaj przepełniony. Dzień zleciał w dobrym humorze. Clemens, jak ruszasz tym ekranem? Zostaw go. Na jednej pozycji. Zostaw! Clemens odzyskała dobry humor i cały czas pomagała nam przy obsłudze. Miło było patrzeć, jak przyjęła taką postawę. Dni zawsze szybciej lecą, gdy jesteśmy zajęci. No i skończyło się rumakowanie. Poszon, już po pracy, idziemy do domku. Albo ja idę do domku i Clemens. Powiem tak, to nagłe przejście i zapauzowanie muzyki skojarzyło mi się z jakąś sceną z horroru, nie? Tak jak Clemens wyskakuje ci przed twarzą, no... Nie ma po prostu opcji, żeby się nie przestraszyć. Cześć, maleńka! Już po pracy! Cześć! Idziemy na drinę! Do Zajlandii! Do Zajlandii! Zajlandia czeka! Będziemy pić mojito. Ej, ale bym się napiła mojito. Aha. Nic nie ma. 50 metrów ode mnie, możemy iść. Zapraszam. Ale nie stawiam wszystkim, nie, tylko zapraszam. Nie. Gdybym nie miała do ciebie pół Polski drogi, to bym przyszła, wierz mi. A gdzie mieszkacie? Dobra. Daleko! Gniarzan. Żyję. Gniarzan? Gdynia? Gniezno. Już chyba. Niedaleko. Chyba. No. Znaczy już, nie, bo pogadane? Ja w Gdańsku. No. Pogadane. No dobrze, mieliśmy dzisiaj wielu klientów. Cieszę się, że to już koniec dnia. Jest zmęczona. Demenc? Dobrze. Przepraszam, ale muszę zamykać. Poni, poradzisz sobie z zamknięciem... Aha, zmykać, dobra. Zamykać też! I, nie, no bo później tak, to nie ma sensu. I tak jest.
Dobrze, przepraszam, ale muszę zmykać. Pani, poradzisz sobie z zamknięciem kawiarni? Tak, i tak, mam ze sobą Hyuna. No, cześć. I wyobraziłam sobie taką mordką, nie? No, cześć. Tak, dziwa stoi pod kawiarnią, tak przylepiona do szyby. Hyun! Przepraszam, muszę jeszcze przygotować kilka rzeczy na przyszły tydzień. Miałem dzisiaj wrócić wcześniej. Klemens się zgodziła. Dasz radę? Ach, tak. Rozumiem. Ten smutek w głosie. Tak, strasznie się boję, że usunie się z mojego komputera. Zrobiłem 3 miliony kopii na kilku pendrive'ach. Od tego jest chmura. Nie wiem, co to takiego. Internet zabraknie. Internet się skończy. To w wiadrach zawsze można nabrać. Tak, apokalipsa i awaria prądu w całym mieście nastąpi tylko dlatego, że Hyun nie zapisał pracy. Magisterskiej. Ale jak nastąpi apokalipsa, to będą mieli. To już było, nie? Praca magisterska. Już była awaria, nie, to wcale nie tak, że musisz co chwila wysyłać profesorom, żeby sprawdzili ci tą pracę i tych kopii jest tam milion, w razie czego i tak nie będzie musiał zaczynać od zera, ale... No, dobra. Tak, to nie byłoby dramatyzmu. Czytaj. Dalej mam problem, aby dokończyć zakończenie. Zostały mi 2 zdania do napisania, ale nie mogę przez to przebrnąć. Okej, czyli jest... Najlepiej nabrać dystansu. Weź 10 głębokich wdechów. To pomaga. A przy okazji się zapowietrz i zemdlej. Wiem, że ta rada może się wydawać głupia, ale moja mama zawsze mi to powtarzała. I... To zabawne. Dzisiaj na wykładzie udzielono mi takiej samej rady. Wszyscy chcą, żeby Stuśka umarła. Jeżeli to zatrzymasz, zamkniesz oczy i weźmiesz 10 wdechów, to może zmienić bieg całego twojego dnia. Tak na stałe. No. Nie do końca. To bardzo dobra rada, dziękuję. Wypróbuję ją. O nie! Bum! Miłego wieczoru, mała! Dziękuję, Klemens. Idź, Hyun, zapowietrzyj się. Wyszła z kawiarni, niczego więc nie dodając. Domyślam się, że muszę się przyczaić do mojego nowego przezwiska. Jak moja nauczycielka od matmy. Pozdrawiam. Już mnie nazywała mała na matmie. Jesteś pewna, że poradzisz sobie zamknięcie? Jakim głosem? Jesteś pewna? Jakim głosem, o Jezu. Tak, nie martw się. No, mogę przeczytać to jeszcze dam raz. Radę. No, to czytaj. Tak, jeszcze raz. Jesteś pewna, że poradzisz sobie z zamknięciem? Tak, nie martw się. Dam radę. Teraz mam już wprawę. Nie mogę. Nienawidzę zostawiać mojej ulubionej koleżanki z pracy samej podczas zamknięcia. Szczególnie, że teraz jest już ciemno. Co to był za pisk? Ulubionej, to co? To byłam ja. Ulubionej, co? Między Klemens i mną domyślam się, że wybór był... Jeszcze raz! Ulubionej, co? Między Klemens i mną domyślam się, że wybór był trudny. Zaiste. Bardzo! Ochła, ochła, ochła. Miłego wieczoru. Też nie będę zwlekać, tylko zamknę kasę i włączę alarm. Okej. Okay. Wyszedł z kawiarni, zostawiając mnie samą. Dobrze, że nie przeczytałeś ok. Żyjesz? O Jezu! Toniacz chyba wyszedł. Znaczy, tak będziemy robić, gdy będzie tak liczę w Shiki. Shiki? Doki doki. Ja gadam. Doki doki. Doki doki. Doki doki. Doki doki. Co no? Widzieliście co ja? Teraz ty. Relację? Daki, daki!
Widzieliście naszą piękną relację? Nie. Tyle zachodu i 10 sekund. Będę musiała luknąć. Jaką relację? To na Facebooku, ona się zaraz skończy. Jak to skończy się? No bo relacje trwają 24 godziny. Kiedy znajdziemy się? A ten nikt w ogóle do relacji coś nie działał. No właśnie niektórym działał, a nie działał. To trzeba po prostu wejść i nacisnąć na profilowe tam... Klikaj. Okej. Okay. Wyszedł z kawiarni, zostawiając mnie samą. Bye bye. Dobra, że nie przeczytałeś tego. Ok. Przekręciłam klucz dwa razy, zanim poszłam rozliczyć kasę. Krzt, krzt. Efekty. Takie zdenerwowanie. Aha, okej. Okay. Wzięłam telefon. No bo wreszcie sugeruje jakieś takie zdenerwowanie. Boże, ojciec. Też nie był. Bizmut. Bizmut, no. Bizmut. On tam jest? Wow. Halo? W końcu coś przeczytasz. Powodzenia podczas twojego ostatniego tygodnia przed oddaniem pracy magisterskiej, córeczko. Wiemy, że sobie poradzisz. Nie możemy się doczekać, kiedy cię zobaczymy i spotkamy twoich przyjaciół. Buziaki, tata. Jakie to było? Ja się będę śmiać, jak to będzie jedyna wiadomość, którą on wczyta w tym odcinku. Wiadomość sprawiła, że się uśmiechnęłam. Oboje są uroczy. Ale w sensie mama i tata, czy tata i Hyun? To jest różnica. Oboje, tata i Hyun. Nie przestaję nalegać, aby spotkać moich przyjaciół. Znam ich, gdy wbiją sobie coś do głowy, to nie odpuszczą. To była ostatnia. Podziękowałam tacie i szybko zamknęłam kawiarnię. Jedyna i ostatnia. Na razie. Cześć. Papa! Znowu tata? Nie jestem fanem wysyłania SMS-ów. Nie wierzę, dzisiaj zaszalał. Wysyła w dwa. W sumie to nie jest, a nie jest. To pewnie ten blondyn, co się trzyma za nadgarstek. Uwaga. Amber, okej. Okay. Amber? Było blisko, rodzina. No. Halo? Kicia była. A, to Amber. Ja byłam. No, dobra. Masz wkrótce czas? Chciałabym, abyśmy porozmawiały. Nie wiem, co robić. Coraz częściej myślę o tym, aby zadzwonić do mamy. Albo na policję, ale... To Amber. Ale w ogóle już tam Daniel pewnie jest w Tajlandii, czy gdzieś tam. Musisz dopiero dzwonić. To Amber? Nie mogę... Przepraszam. Nie mogę tego tak dalej ciągnąć. Nie mogę tego dalej tak ciągnąć. Łamie się. Dobra, nie jeszcze. Nie mogę dalej tak tego ciągnąć. Łamie się. Czuję się tak samo bezradna jak ostatnim razem, gdy rozmawiałyśmy. Nie mam dla niej żadnej rady. Nie wiem, co jej powiedzieć. No, czyli Suśka po prostu w malnym stanie. Łacia. Hej, wszystko gra? Tak była przyklejona do szyby. Kiedy ta Suśka wyjdzie? O, Czani, orany, ale nie wiem. Co ty tam robi? O, Czani, orany, ale mnie przestraszyłaś. Takie, tu jest Hyunem. Ja Wera. What the fuck? Chyba wiadomo kto. Nie ma. No dawaj, dawaj. To jest tylko rola. Jak marudzi. Jakby była Downtra, to by czytała Downtra, ale że jej nie ma. No wiesz. Nie ma za co. Pasztet przypuczyć przez maszynkę do mnie. Nie marudź, nie marudź. Pytaj. Ale on będzie idealny, Masao. No widzisz? Dobra, Diva, dawaj. Moment, bo nie mogę się teraz przestać uśmiechać. Czemu? Ale przecież się uśmiecha. No,
Jest zamyślona. Co czytać z uśmiechem? Wygląda jakby nie miała tych siekaczy. Zębów. Ale bez kitu, nie? No. Co się jej tam wypadło? Moment. Jedynki. Nie, ja swoje jeszcze mam, spokojnie. Przepraszam, nie chciałyśmy cię nastraszyć, ale wyglądałaś na tak bardzo skoncentrowaną na swoim telefonie. Tak, ja... Co tutaj robicie? Obserwujemy cię. Czekałyście na mnie? Zawsze. Przyklejone do szyby? Pocałowałam Priję, uśmiechając się. Bitcha, to nie. W pokoju to jest tylko Priya. Nic więcej. Cieszę się, że was widzę. Chciałyśmy ci zaproponować, żebyś poszła z nami na drinka. Masz czas? Nie. Czekaj. Nie. No i nie, nie wiesz tego. Dobra, biorę nie jak mówisz. Ani się masz. Pani? Ojoj! No to chyba muszę jej ostatnią wolę wypełnić. Czyli co, my jedziemy na drina z Priją, a pani idzie pisać magisterkę, tak? Si. Yep. Myślę, że B. Nie wiem. Strzelam. Szczelasz. To pierwsze brzmi jak taka po prostu mamuśka. W weekend przed oddaniem prac magisterskich to nie jest zbyt rozsądne, moje drogie? Picie w domu. Najpierw obowiązki, a później przyjemność. Co wy sobie myślicie? Ja w waszym wieku! No jest. O, będzie A odpowiedź, czyli rzeczywiście, mamuśka. W weekend przed dodaniem prac magisterskich. Poniacz. Ale co to za różnica? Czy będzie 110% czy 120? To chciałabym, żeby to było C, ale niestety jest to. W weekend przed oddaniem prac magisterskich. To nie jest zbyt rozsądne, moje drogie. A jednak. Tak, ale niczego się nie boimy. Nie zostaniemy długo. Musimy porozmawiać. Wszystko gra? Między nami. Wszystko gra? Nie. Ten wzrok taki. No wiesz, chyba musimy zerwać. Priya kopała mnie za rękę. Jestem w ciąży. Wyjąłeś mi to z ust! Dobrze, że z ust. Ona. Ale rzeczywiście. Przepraszam, nie chciałam cię przestraszyć. Wszystko gra między nami. To nie ma nic wspólnego z nami. No okej. Okay. Przez chwilę się bałam. Okej. Okay. Pocałowała mnie w policzek. To oczywiste, nie ma żadnych wątpliwości. Żałuję tylko, że nie miała okazji spędzić z tobą więcej czasu. Uff, zaczynałam mieć palpitacje. Nie powinno być miałam? Miałam mieć? Że... Pulpetacje. No, przeczytałam, że... Uff, zaczynałam mieć palpitacje. To się mi chodziło, że tam w kwestii Priyi. Jesteście urocze. Przepraszam, że cię przestraszyłyśmy, Pony. O czym chcecie ze mną porozmawiać? Tak? Zaufaj nam, to nic poważnego. Ale lepiej byłoby, gdybyśmy usiadły w barze. Zachowujecie się trochę strasznie, ale pójdę z wami. Co mogłoby pójść źle? Wszystko. Możemy pójść do Snake Roomu, aby się czegoś napić. Tam atmosfera... Tam
tam atmosfera będzie lżejsza. W takim razie kierunek Snake. Okej, okay. Gdzie jest Snake Room? Brzmi jak Dark Room. Najpierw na przystanek chyba trzeba. Znaczy, no. Musimy iść do baru, aby o tym porozmawiać? Tylko po to, żeby znaleźć się w przyjemniejszym miejscu. I żeby się zrelaksować podczas tego szalonego tygodnia. Nie chcesz? Tak, zastanawiam się tylko, po co te wszystkie inscenizacje i tajemnice? Przepraszam, nie chciałyśmy cię martwić. Po prostu chcemy się z tobą napić i pogadać. Ej, dobrze. O, Snake Room. Jadłyśmy we trzy w rogu baru. Na scenie grała grupa folkowa. Nadawała barowi ciepłą i relaksującą atmosferę. Było naprawdę miło. No, grupa folkowa jak... No. Ja mam wspomnienia z Wietnamu teraz, że on... Jak tam było? Że on powstał? Czy coś takiego? Shani dołączyła do nas i podarowała każdej z nas napój gazowany. Powstał z martwych? Nie, bo coś tam... Dzisiaj Castiel tańczy oberka. Dobrze, powiecie w końcu co chodzi? Zaczyna się mnie martwić. Chciałam ci to powiedzieć, zanim dowiesz się o tym w przyszłym tygodniu. Tak? Wiesz, obiecałam Ninie, że będę z bliska śledzić wasze skargi dotyczące tego faceta, który... Odbędzie się proces? Nie spodziewałam się, że będziesz mi o tym mówić. Cóż... Prokurator zamknął sprawę bez podejmowania dalszych działań z powodu braku dowodów. Prawdopodobnie otrzymasz pismo informujące cię o jego decyzji. Co? Ale... Przecież to się wydarzyło. Niczego nie wymyśliłyśmy. Przyczepił się do mnie. A Nina jest nieletnia. W tym kraju nie ma sprawiedliwości, czy co? A więc nie będzie procesu? Tak krzyczysz, Jezu. Cóż... Można podjąć pewne kroki, ale to będzie wymagało więcej czasu. To niewyobrażalne. Ja... Dobra, ma być B. Jestem zawiedziona. Czuję się zdradzona przez wymiar sprawiedliwości. I na pewnie też jest w dołku. A, czyli ta sytuacja z drugiego bądź trzeciego odcinka. Tak. To trudne. Ale trzyma się. Dzisiaj otrzymała powiadomienie. Jest. Chcesz, żeby? Jak się woła na kuca. Panie, taś. Ponoć cmokaniem się woła konie. Pryja do ciebie cmoka, pani! Słyszę to kuc, kuc. No to kucaj. Brzmi trochę jak psi. O, coś. A tak a propos kuców, to kurde, mam tęczę w lewym górnym rogu i nie mogę jej kliknąć, bo mi ikonki zasłaniają. Rainbow. Dobra, żyję. Nie wiem, kto wypowiadał i coś. No i dobrze, tam, chodziło. I coś tam Sono krzyczało Pri, ale nie wiem co. Ciebie smoka. Jakiego smoka? Cmoka! Aha, zrozumiałam smoka. Przecież nie cmoczę. Tam będą smoki. Dobra. To Nina się z tobą skontaktowała? Wiedziałam, że zbliżamy się do końca terminów oceny prokuratora.
więc skontaktowałam się z Niną, aby się czegoś dowiedzieć. Wczoraj otrzymała swój list. Ale nie można niczego odpuszczać. Pani, ty też o tym wiedziałaś? Plot twist. Wiedziałam o tej historii, ale spotkałam Priję, która cię szukała i wygląda... No dobrze, myślałam, że nie wiedziała. No dobra, jeszcze raz. Wiedziałam o tej historii, ale spotkałam Priję, która cię szukała i wyglądała na zaniepokojoną. Wyjaśniła mi główny wątek i postanowiłyśmy, że przyjdziemy po ciebie, gdy skończysz zmianę. No stały przylepione tak do szyby i w ogóle. Zapewne. Obserwowały. Proszę cię, na uniwerku absolutnie każdy jest Peggy. Dzięki dziewczyny. Doceniam to, że o mnie pomyślałyście. To znaczy reference do poprzedniej części. A. Rico? I nie. Odniesienie. Reference. Nawiązanie. A, reference. Reference. Tak, reference. Reference. A, to już nie. Nie, nie. To normalne. Zależy nam na tobie. Tak, martwimy się. Niesprawiedliwe. Że się o mnie martwicie. Tak, Suśka nie zasługuje. Dzięki. To prawie tak, jakby prokurator dawał mu pozwolenie, aby dalej robił takie rzeczy. Mam wrażenie, że mu powiedziano... Jeszcze raz. Mam wrażenie, że mu powiedziano, dopóki nie ma świadków, możesz kontynuować. No ale... No, nie martw się. Możesz kontynuować, nie martw się. Nie rozumiem tego. Uważam, że to niedopuszczalne. Jak tak... O Boże Święty. Uważam, że to niedopuszczalne. Jak to możliwe, że takie decyzje zostają podejmowane w naszym kraju? No. Chyba z 5 razy powiedziała to samo, tylko... No. Słuchaj, PA się samo nie zbija, tak? Tak, ja wiem, pamiętam. Kryja złapała mnie za rękę i ją pocałowała. To trochę uspokoiło moje nerwy. Rozumiem. Będziemy cię wspierać bez względu na twoją decyzję. I to, co zamierzasz potem zrobić, będziemy tu. Wydaje mi się, że na razie muszę przetrawić tę informację. Napiłam się napoju i nie odzywałyśmy się przez długą chwilę. Napiłaś się napoju. Wszystkie trzy słuchały... Jeszcze raz. Wszystkie trzy słuchałyśmy grupy folkowej. To w końcu trochę mnie uspokoiło. A coś ta grupa folkowa nie gra. Poradzisz sobie? Tak. Myślałam się, że nie powinnam być zaskoczona. Niestety, to nie... Co? Niestety, to nie zachęci innych kobiet i dziewczyn do zgłoszenia takich wydarzeń. Robimy. Wymiar sprawiedliwości nam nie pomaga. To haniebne. Ale dalej trzeba to robić. Poni, nie damy się. Jak prokuratora może zostawiać na kompletnej wolności tak niebezpiecznego typa? Pełno to takich. Nataniel! Elo! Elo! To okropne. Rozumiem twoją złość. Nie mogę się powstrzymać, aby nie porównać... Co? Nie mogę się powstrzymać, aby nie porównać tego do Nataniela. Wiem, że to nie taka sama historia, ale... Jeżeli kompletnie niewinna osoba jak Nina nie została uznana za ofiarę, Nat nie ma żadnych szans. Czyżby poszedł do więzienia? O Jezu! Sama to powiedziałaś, to nie są takie same okoliczności. Kucaś! Nie ma. I zapadła taka cisza. Przynajmniej nie szeptają już, więc dobrze. Zabij. Nie! Wiesz, czego chcesz.
Dlaczego mam wrażenie, że jak Pony to będzie montować, to niczego nie wytnie, bo wszystko pójdzie do bloopersów. Iza. Przynajmniej nic się nie zmarnuje. Dobra, to prowadzi. Reszteczki. Gdzie idziesz w szkolnym mundurku? Idę do szkoły, bitch. 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 20:46. No, w tym tempie serio nieźle nam pójdzie. Żyje już, o. To dobrze. Żyje, dobra, poszybciej. Tak. Taki trzy kropki. No. Klek. Tak. Klek. Zostałyśmy do końca koncertu, a potem stwierdziłyśmy, że pora wracać. Jezu. Koncert? Tak, nic nie słychać. Czeka nas intensywny tydzień. Tak. Co jutro robisz? Chyba będę spać i na spokojnie wydrukuję swoją pracę magisterską. Dobry pomysł. Ja też czekam. Dostanę chwili, aby to zrobić. To nie róbcie drukowanie tak. To jest jakiś wielki problem? Nie róbcie tak. Dlaczego ja, mi się wydaje, że następnego dnia po prostu wejdę do tej biblioteki i tam będzie taka po prostu 50-metrowa kolejka? Jeden, albo drukarka nie będzie działać. Na stówę. Będzie taki znak out of order, tak. Ja nigdy nie... Sorry. Nigdy nie należy jej drukować zbyt wcześnie, to przynosi pecha. Tak, na ostatnią chwilę. No, nie ma jak tym z tym dyskutować. Razem z pozostałymi. W kolejce? Gdzieś poza biblioteką? O Jezu. Nie wiem, może ja... Jak chcesz. Dawaj. Poza pyrką dawno nie, dużo nie czytałam. O, dobry wieczór, dziewczyny. O, Kim. Wszystko gra? Czemu ty się wszystkich pytasz, czy wszystko gra? Jezu. Cześć, Kim. Cześć. Naprawdę. Tak, wszystko gra. Już dawno się nie widziałyśmy. To jest jeden odcinek, wow. Tak, dobrze pamiętam ostatni raz. Kim skończyła zamykać siłownię? Muszę teraz pozałatwiać sporo spraw na siłowni. Nie byłam zbyt dyspozycyjna. Mam też wrażenie, że musiała nabrać dystansu w ostatnich wydarzeniach. Za to regularnie widuje się z Amber. Ach tak? Masz jakieś wieści? Tak, napisała do mnie niedawno. Jeszcze nie odpowiedziałam. Jest z nią źle. No ale mi chryba naszła. No niestety Kim taka jest. Jest z nią źle. Bardzo źle. Tak, wiem. Nie, to naprawdę zaczyna mnie niepokoić. Spotyka się ze mną rano i wieczorem. Wygląda na kompletnie zagubioną. Nie może się pogodzić z wyjazdem Nathaniela. Właśnie miałam zamiar się z tobą skontaktować, aby zapytać cię o zdanie. I z tego, co zrozumiałam, zaraz będziecie składać prace magisterskie, czy coś w tym stylu. Nie ma nikogo, z kim mogłaby o tym porozmawiać. Sytuacja jest kiepska. Już się bardzo martwiłam. Na kim jedynie potwierdza moje obawy. Ja wiem. Przyszła się ze mną spotkać wczoraj wieczorem. Została do późna w moim pokoju. Miała jedynie potrzebę porozmawiać i popłakać. Dlaczego by nie poprosić policji, aby go znaleźć? Podobno Nat poprosił ją, aby za żadne skarby tego nie robiła. Ale... Ja uważam, że powinna to zrobić. Nie wiem, co myśleć. W tym tygodniu musisz złożyć pracę magisterską. W końcu wypuchniesz, martwiąc się o siebie. O ciebie. Okay. W końcu wypuchniesz, martwię się o ciebie. A bo to jest jedno zdanie. Co? W końcu wybuchniesz, martwię się o ciebie.
A to nie powinno być kropki? Nie. W końcu wybuchniesz. Martwię się o ciebie. Pięknie. Dzięki. Poni, już ci mówiłam. Nie musisz... Poni, już ci mówiłam. Nie musisz zbawić całego świata. Nie możesz. A. Takie nie mówisz. To ważne. Poni, już ci to mówiłam. Nie musisz zbawić całego świata. I znowu! Znowu źle. Ale mi to pasuje, musisz. Nie może być możesz. No ale... Poni, już tak. Ci mówiłam, nie możesz zbawić całego świata. O, teraz już na kurwie. Tak. Taka zdenerwowana. Nie możesz zbawić całego świata. Żyjesz? Kto? No, pony. Nie, był nie szum, żyje. Był szum i się odszumiło, czyli nie ma. Akurat szum to co, no ale... Ej, jak jest, to mi mówcie, to ja się odteguję. Nikt mi nie powiedział. Spoko, tak długo jak nie ma twojej majestatycznej pralki, jest okej. Okay. On nie jest jakiś bardzo przeszkadzający czy coś, tylko no słychać go po prostu i wiele. Nie, słuchaj, nie będzie no, problemu naprawdę. No ale czasami szepty zagłusza. Czekaj, jak się nie nazywa moja pralka? Zależy jak po niej ma nas ustawionych, jeśli chodzi o głośność. Moja pralka, Harci Pipa, Juanita, Angelika, co? Genovefa, Barbara pierwsza, dzisiaj nie pierze. Tak, i chwała jej za to. No to faktycznie z takim imieniem musi być majestatyczny. Jest, to jest. To jest pralka legenda. Na pełnych obrotach. Dość energii, żeby wystrzelić rakietę w kosmos. Jaka rakieta w kosmos? To wiesz, chodzi o... Harci Pipie. Harci Pipa, Juanita, Angelika, Genovefa, Barbara jest. Dziwa, powtórzysz czy niezbyt? Nie! Będziesz miała na nagraniu! Będziesz miała motywację, żeby szybciej przebrnąć przez nagranka. Dalej. A? Stoj! Nie przeczytałam jeszcze! I co teraz? Moment. Prawda, że zawsze miałaś syndrom superbohaterki, przynajmniej od tak dawna. No już, kiedy... cicho, cicho, czytam, już, hapsik! To prawda, że zawsze miałaś syndrom superbohaterki, przynajmniej od tak dawna, jak cię znam. Znam, że to przeczytałaś. Nie, rozgadaliśmy się na temat pralki. Aha. Ale jednocześnie jak mam się nie martwić... A, co? Jeszcze raz. Ale jednocześnie, jak mam się nie martwić? Szczególnie po tym, co ostatnio przeżył. Mam nadzieję, że ma się dobrze. Przepraszam, nie chciałam przywoływać ci bolesnych wspomnień, ale martwię się. Rozumiem. Powinniśmy spotykać... Boże, rozumiem. Powinniśmy spotkać się z Amber. Kilka osób. Wszyscy razem. To na pewno jest zajebisty pomysł, no. Gdy zakończycie obrony, tak, to mógłby być dobry pomysł. Spróbuję jej to zasugerować. Zapadła długa cisza, podczas której wszystkie cztery byłyśmy pochłonięte własnymi myślami. Lepiej, żebyśmy poszły już spać. To było sporo jak na jeden wieczór. Tak, masz rację. Dobrze. Dobranoc. Ona w takim mróz w ogóle se chodzi? W ogóle? No fajnie. Tak. Ona następne... to jako gorąca babeczka, no. Zobacz, jaka tak, do następnego razu, Kim. Gorąca krew. Kim poszła w swoją stronę. Fizgnęłam rękę... Boże. Fizgnęłam rękę do ręki Pri i ten kontakt miał na mnie kojący wpływ. Mój rytm serca się uspokoił. Sam, przynajmniej ona tu była. Wszystko gra. Dwie laski, jak tak można? Pri, Chani i ja poszłyśmy w stronę kampusu. Idź w stronę kampusu. Koniec? Nie. Chciałabyś. Znaczy, żebyś wiedziała. No już. Przy odrobinie szczęścia to ostatni raz, gdy przechodzimy przez tę bramę. Tak, to prawda.
kitku. Nie ma kitku. No to chyba pora na kolejną przerwę techniczną. Wracamy po przerwie. Black Cat ma ze dwutkę. A, faktycznie. Ze dwu. Co pani ze dwu? No ale serio, że głosuję, żeby zaraz skończyć. Nie. Co? Myślę, że to będzie szybsze niż myślisz. Będzie tak szybko, po co? Dziwo, widzimy się dzisiaj na stadzie czynnej. Nie wiem, wiesz, szczerze mówiąc, to miałam trochę własnych nagrań do ogarnięcia dzisiaj, nie? No. No zobaczymy, jak będziesz chciał pomęczyć konie na Alicji, to może wbije na godzinkę. Znaczy, z tego co wiem, to Meko też ma wrócić, więc... Ale nie mam tego pojęcia kiedy, bo 22 jakoś chciała wracać. O, ciekawe jeszcze w jakim stanie wróci. Chyba nie jest na wolne. Jest, kitku! No tak, ona dzisiaj w pracy chyba, nie? Nie, ona dzisiaj do znajomych pojechała. A, Jusia! Dobra, to mogę czytać, czy pony też nie ma? Czytaj! Pony! Musimy czytaj. Oddać tę magisterkę i będzie z głowy. Koc! No to długo, bo... Nie, ja przerwa. Daleko zaszliśmy. Teraz bez szczątku głowy. Ale to jest nagrane. Mamy resztę! Musimy jeszcze zaliczyć obronę. Usłyszałem tylko obronę. To pikuś. Zaliczymy to z zamkniętymi oczami. Taką mam nadzieję. Czyli życzyła nam dobrej nocy, a potem zniknęła w swoim pokoju. Aha! Poradzisz sobie? Tak. Twoja spolokatorka dzisiaj wieczorem? Nie powtarzaj sytuacji z poprzedniego odcinka. Błagam cię! Tak. I twoje też. Widziałam, jak wchodziła do waszego pokoju, gdy cię szukałam. Muszę to czytać. Tak! Cierp razem ze mną! Nie, to prawda! To co? Postanę powtórz. Wolałabym spędzić noc w twoich ramionach. Ja też. Takie, ja też! Ten jad się wylewał z tego, ja też! Mogę poprawić, jak wam się nie podoba. No nie, no już, cześć. Ja też. Dalej jad. Lepiej. No dobra. Dalej jad, Boże! Słychać, że nie lubisz tej postaci. Nie, ja Priję bardzo lubię. Nie lubię tego, co z nią ta gra robi. Dobrze zrobiłam, że cię uprzedziłam? Tak. Wolę się tym dowiedzieć od ciebie, niż będąc sama i stojąc przed... jeszcze raz. Tak, wolę się tym dowiedzieć od ciebie. Będąc sama i stojąc przed skrzynką na linii. Okej. Przykro mi, że nie dostałaś sprawiedliwości, której byś chciała. To też dlatego chcę wykonywać tę pracę. Chcę pomagać ofiarom, które nie mają możliwości się bronić. Chciałabym naprawić te wszystkie niesprawiedliwości. Przykro mi, że musisz to znosić. Jak zwykle odgarnęła mi niesforny kosmyk za ucho, zanim pogłaskała moje usta swoim kciukiem. O. Nie mogę się doczekać, kiedy obronimy prace magisterskie. Chcę jedynie cieszyć się naszymi wspólnymi chwilami. Tak, czekam tylko na to. No chyba, że rodzice wezmą i zniszczą was związek. No to też tak może być. Znając słodki flirt, to się wydarzy. To się dzieje. To już się dokonało. Żebyś wiedział. The fate has been sealed. Już. Przytuliła mnie, a ja zostałam przed długą chwilą... Co? Jest jeszcze raz. Przytuliła mnie, a ja zostałam przed długą chwilą...
Przez. Przed. Przez literóweczki. Przytuliła mnie. Zostałam przez długą chwilę zgubiona w jej włosach. Nosem przy jej szyi. Do czasu aż ziewnęłam. Wiecie co? Ja odnoszę wrażenie, że oni pisali to tłumaczenie na telefonach. I autokorekta im poprawiała. Dokładnie! To ma sens. Nie, nie. Tłumacz nie też ma. Człowiek. Wiecie, w autobusie zapomniał, że ma termin tego dnia. Dobra, na kolanie w telefonie przeklei się, żeby kobieć. No już, padasz ze zmęczenia. Widzimy się wkrótce. Dalej. Dobranoc, dynio. Myślałam, że skończyłyśmy z tym przezwiskiem, które pojawiło się znikąd. Ona jest materacem jak coś. Najwidoczniej nie, przykro mi. Dobranoc, pistacjo. Mówiłaś, że jest materacem. No właśnie, się dziwię, że ma kolejne przezwisko. To jak imię domowego zwierzątka? Pryja jest domowym zwierzątkiem od dzisiaj. Prawie. W końcu coś wymyślę. A jak się woła na pistację? Piś, 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 piś. Jezu. Wątpię. Wymieniłam z nią ostatni uśmiech, a potem weszłam do pokoju. O Boże, uderzyło mnie to mocno teraz. To jest moje lustro! To jestem ja rano. Cieśka wygląda podobnie. Cześć. O, cześć. To już wszystko? No to czytałam. Jelej chyba czytała swoją magisterkę, która była już wydrukowana i spięta. O, tylko jedna osoba złoży pracę magisterską. Przeczytasz dzisiaj ostatni raz swoją magisterkę? Zrobię to jutro. Jestem zbyt zmęczona po pracy w kawiarni. Czemu mam wrażenie, że jej cycki są niesymetryczne? A czy jej cycki są symetryczne? Nie wiem, czasami się zdarzają. No, może. Czasem. Bo ludzie nie są symetryczni. Tak jest! Narysowani zazwyczaj są. Ale w sumie, jakby tak wziąć zdjęcie i przekleić te symetryczne części, to ta twarz będzie wyglądać strasznie dziwnie. Tak. No. W sensie dwa razy lewa odbicie lustrzane, albo dwa razy prawo. Obydwie będą dziwne. Ale to jest tylko dlatego, że stanęła bokiem, jakoś tak pod kątem. Suśka na przykład jest symetryczna. Twarz ma przynajmniej widocznie przyczojoną. No to masz chapię w klej, no. Wszystko co anime jest w większości symetryczne. Animudas! Animu mango? Mango ma mimo. Mango ma mimo. Kuca wywaliło znowu, czy co? Tak. A no co zrobisz, no? Co zrobisz? No nic nie zrobisz. No. Apeluję, żeby po tym dialogu się rozejść. I żyję. O, już słychać jej. Żyję. O, już słychać jej. Pewnie... Usłyszałaś mnie? Nie. Apeluję, żeby po tym dialogu się rozejść. No, też to właśnie chciałam mówić. Dobra. Nadal pracujesz w tym nędznym miejscu? Nie mam za bardzo wyboru. Przypominam ci, że niektórzy potrzebują pieniędzy, aby żyć. Pieniędzy. Ja też już miałam pracę studencką. Wiem, jak to jest. Ach tak? Gdzie? To zabawne. Ciężko mi to sobie wyobrazić. Tak, w Ritzu. W Paryżu. Prawie zadławiłam się własną siną. Tak. Ten auto w ten. W pięciogwiazdkowym hotelu? Co tam robiłaś? Pracowałaś w recepcji? Nie, dawała... No. W recepcji? Nie, pomagałam mamie przy organizacji wyjątkowych Co? Jeszcze raz. W recepcji? Nie, pomagałam mamie przy organizacji wyjątkowej wystawy w ogrodach. O ran, naprawdę nie przeżyłyśmy tak samo naszych nastoletnich lat. No, może. No dobrze, idę już spać. Dobranoc. Nie załadowała do końca. No to już nie załaduje się.
Jutro spędzę dzień na upewnieniu się, że moja praca magisterka jest w idealnym stanie. Muszę być w dobrej formie, nie mam wyboru. Jeleń wślizgnęła się do łóżka ze swoją magisterką. To ona śpi ze swoją pracą? Fuck! Tak lepiej. Panie z książką pod poduszką weszło na nowy poziom. Tak. A to jest pokój dwuosobowy czy trzyosobowy? Dwu. Chyba nawet cztero. Bo tu jest kanapa, łóżko, drugie łóżko. Tak, to łóżko wygląda na dwuosobowe jeszcze. Mhm. No. No co? Dobra, klikać. O, klikać. Ja też położyłam się w swoim z gorzkim uczuciem w ustach. Co to był za śmiech? To co tam zabył? Ostatnie nowiny nie były dobre. W ogóle. Bo ja po prostu to czytam i mnie tak to boli. Ta składnia, to wszystko. Nie jesteś jedyny, spokojnie, nie jesteś sam. Tak. Weź se teraz to rozpisz na zdania. Podmiot, orzeczenie, dopełnienie, orzeczenie. Przeczytałam już. Martwię się o Ninę, o Nataniela. O siebie też. Czy powinnam napisać do Niny? No nie. Ma mój numer. Wie, że może do mnie zadzwonić, gdyby chciała. I musi być ze swoją mamą. To jest taki zapychacz, strasznie. Rudem zasnęłam. Bo te myśli suszki są tyle warte! Jak ona będzie miejsce, żeby gdzieś tam poszła, to skończymy. Wstałam o 7 rano, gotowa, aby po raz 50 przeczytać swoją magisterkę. Słaba jest. Czytałam ją kilka razy, zanim wrzuciłam ostateczną wersję na pendrive'a, aby wydrukować ją późnym popołudniem. Oho, późnym. Mogłam to bez problemu w bibliotece, za to nie mogłam jej przeczytać. A? Jezu! O, nowa postać. Ludzie, dajcie nam skończyć! Nie martw się, jak napisano w mailu i liście, który otrzymaliście, macie czas do jutra do 16, aby złożyć wasze prace magisterskie. Nie? Jezu. Hello! Bitch! Bitch! Dobra, dawaj. Hello! A jutro zorganizujemy wszystko, aby ci, którzy jeszcze ich nie zużyli, mogli to zrobić. Jo! Ten głos! Ale podoba mi się, ale tak dalej. Nie stresujcie się, wszystko będzie dobrze. Tak, ale wolałabym, żeby była gotowa na co najmniej dzień wcześniej. Spoko loko, to się załatwi. Zawsze się boję, że... Trzymaj się... dropsta! Zawsze się boję, że pojawi się jakiś problem, zanim ją oddam. Nie skończyć. Nie mogę. Spędziłam początek wieczoru z Shani, a potem wróciłyśmy do swoich pokojów. Ojej. Kuc? No nie, no i co? I ja koniec. Pierdolę! I no piszcie jej, żeby ona sobie to nagrała, a my skipniemy. Ona nie będzie tego widzieć chyba, bo jak już a w bajkocie. Właśnie, no. Ona to nie widzi, bo to nie ona. O, jest. Musimy być wyrozumiali. Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Durum! Deszcze nie, spokojnie. Ale przytulaska i tak dostaniesz. Ej, ale ona była i nie ma. Mówisz, jakby pierwszy raz się to zdarzyło. Ale w sensie ja słyszałam z dwa słowa i znowu. Usłyszałam tylko jestem, o, żyję i nagle znowu cisza. O, znowu było. Jeżeli mikrofonie jeszcze było. O. Już się żyje. Dokończymy to i spadamy. Starałam się jak mogłam, aby... jeszcze raz. Starałam się jak mogłam, by skupić się na tym, co miałam zrobić. Jutro nie mam zajęć. Muszę tylko poczytać tę cholerną pracę i ją oddać. Dam radę. Tak, dam radę.
Ile tego? Obudziłam się sporo przed moim budzikiem i świadomie byłam zestresowana nadchodzącym dniem. Nie ma co się dziwić. To zwieńczenie 5 lat studiów, które doprowadziły mnie do tego momentu. Więc muszę się postarać. Nie mam wyboru. Trochę już za późno na staranie się. No. Jeleń jeszcze spała. Poszłam szybko do łazienki, aby się ubrać, a potem usiadłam przy biurku. A wszystko. Ponumerowaną pracę, dobrze wydrukowane strony. Już się nie rozmazał. No nie, wydrukowała. A czy wszystkie przycinki są? Czy wszystkie pojedyncze literki są przeniesione na nową literkę? Nie ma literówek! Nie ma literówek. Na nową literkę. Korekta gdzieś nie wyszła. Może jestem szalona, ale przeczytam ją jeszcze jeden ostatni raz. Nigdy nie ma pewności, czy niczego nie przeoczyłam. Będzie bęk. Jeżeli pomagał jej przy tym bimów, no to może być ciężko. W ciągu godziny przeczytałam pierwszych 10 stron, zanim wstała jeleń. Jeleń... tam to wie. Dopiero teraz czyta swoją magisterkę? Ja już przeczytałam. Już ją przeczytałam. Ale jeszcze jeden raz nie zaszkodzi. Prawda. Ale co? Co? Co się stało? Brakuje mi 19 strony! Wiedziałam. Co? Brakuje mi jednej strony! Prawdziwej strony! A ta była drukowana podwójnie. Nie! Ach, te drukarki wymowa. Przekartkowałam moją pracę, aby sprawdzić, czy gdzieś się nie zawieruszyła. Oczywiście, że zawsze coś musiało pójść nie tak. Jeszcze raz sprawdziłam numery na wszystkich stronach. Brakowało tylko 19. Poczekaj, może spada pod biurko, albo wstałam i nerwowo zaczęłam wszędzie szukać. Może po prostu błąd w numeracji? Nie, niczego nie ma! Albo wydrukuj se drugi raz. No. Nie rozumiem, gdy ją wydrukowałam, od razu ją schowałam. Nie mogła mi wypaść. Ktoś ci ukradł? Może drukarka przegapiła jedną stronę? Nie! Dlaczego moja praca magisterska? Dlaczego dzisiaj? Dobra, nie ulegaj panice. Masz czas do 16. Gdzieś uda ci się ją wdrukować. To tylko jedna strona. Ewentualnie przypiszesz ręcznie. Idź już, teraz. Tak, masz rację. Czyli co, tuszu nie starczyło, czy co? Ej, ale to chyba nie jest tak, że jest jeden dzień, który trzeba oddawać pracę, nie? Nie wiem. Ja nie pamiętam, jak ja to wzięłam robiłam. Wzięłam swoje rzeczy, swoją magisterkę, mojego pendrive'a i jak burza wyszłam z pokoju. To koniec? Jest do jakiegoś terminu. Właśnie, jest koniec. Tam chyba cały tydzień składania to była. No najwidoczniej Suśka była taka mądra, że stwierdziła, że wszystko zrobiła ostatniego dnia. Mhm. Dobra. No albo i tym pouczającym akcentem. Na razie kończymy.